Cześć kochani, dzisiaj dzięki uprzejmości wydawnictwa Znak dostałam do recenzji książkę o tytule Jak być szczęśliwym, albo chociaż mniej smutnym, autorstwa Lee Cartwraya. Gdy pierwszy raz ją otworzyłam i zaczęłam kartkować strony, nie czytając ich, od razu przyszły mi na myśl dwie inne podobne książki. Pierwszą z nich była oczywiście To nie książka, a drugą Zniszcz ten dziennik. Jednak pomimo wizualnych podobieństw, ta książka bardzo różni się od nich. Gdy wczytałam się w zadania, uzmysłowiłam sobie, że książka ma na celu nie tyle dać nam szczęście, ale przede wszystkim ma nam pomóc zrozumieć siebie, nasze problemy, smutki. Ta książka to nie tylko poradnik, ale według mnie to taki dość oryginalny pamiętnik naszych smutków, płaczu, niedoskonałości, ale też i szczęścia, radości i uśmiechu, ponieważ odpowiedzi na zawarte w niej pytania są bardzo osobiste. Ta książka to bardziej jak przyjaciel, który czeka, by wam pomóc uporać się z problemem, spojrzeć na ten problem z zupełnie innej perspektywy, nie makroskali, a mikroskali. Dzięki takiemu zabiegowi znacznie łatwiej jest zrozumieć nasz zły nastrój, czy handlę lub depresję i rozwiązać dany problem. Problem, który niekoniecznie dzieje się teraz, ale być może gdzieś tam się kiedyś dział i nadal w nas tkwi. To nie jest książka, której rozwiązaniem zadania będziesz się chwalić koleżance, ale być może pomoże ci ona uporać się z problemami, poprawi ci również nastrój, pomoże w trudnych chwilach. Kolejne, co odróżnia tą książkę od innych, to to, że poza zadaniami znajdują się w niej rady, złote myśli, które skłaniają nie tylko do przemyśleń, ale przede wszystkim do refleksji nad zmianami, które czasami trzeba wprowadzić, by żyło nam się lepiej, byśmy byli właśnie bardziej szczęśliwi. I to bardzo mi się też spodobało, że nie są tu tylko zawarte zadania, ale jest też tekst, który można przeczytać, przemyśleć. Ta książka to doskonała pozycja na nadchodzące miesiące, czyli jesień i zimę, w których nawet najbardziej weseli ludzie czasem mają handrę, depresję i po prostu zły nastrój. Podsumowując, myślę, że ta książka jest dla każdego człowieka, a do jej wypełnienia potrzebne ci są tylko dwie rzeczy. Pierwsze to długopis, a drugie to szczerość. Tylko dzięki temu, że będziesz szczery w rozwiązywaniu tych zadań, ta książka pomoże ci je zrozumieć i być może uczynić je szczęśliwym. Książkę tę możecie kupić zarówno w Empiku, jak i na stronie głównej jakbyćszczęśliwym.com. Linki będą oczywiście na ekranie, jak i w opisie mojego filmiku. A jeśli coś wam umknęło z mojej recenzji, czegoś nie rozumiecie albo chcecie więcej informacji, to zapraszam was na mojego bloga, tam też będzie cała recenzja tej książki, także serdecznie was zapraszam na bloga, link oczywiście też się pojawi na ekranie, jak i w opisie filmiku. Mi książka bardzo się spodobała, jestem pewna, że nadchodzące smutne i bezsłoneczne jesienne wieczory będę do niej sięgać. A wy? Co wy o niej myślicie? Może już ją macie? Napiszcie mi koniecznie o tym w komentarzach. Ja wam dziękuję za obejrzenie tej recenzji, dziękuję również wydawnictwu Znak za wysłanie mi książki do recenzji. To wszystko, kochani, trzymajcie się cieplutko, pa pa!